Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry i jestem bardzo szczęśliwy, że została zapowiedziana Forza Horizon 3. Zrobię oddzielny odcinek, gdzie będziemy się przyglądać dokładnie zwiastunowi tejże gry. Ach, jestem podekscytowany. No, ogólnie dużo fajnych informacji na temat tej gry można już znaleźć w sieci, liczne gameplaye czy zwiastuny. Bardzo, bardzo fajnie. Gra ma się pojawić jakoś pod koniec września na PC-ty. Jest to pierwsza, właściwie nie pierwsza, można powiedzieć, że druga Forza na PC-ty. Pierwsza to jest Forza Motorsport Apex i teraz będzie jedna z takich głównych Forz, czyli Forza Horizon 3. Ciekawe, czy będzie się różnić wersja konsolowa od wersji PC-towej, tak czy inaczej. Nie wiem, czy będę chciał mieć właśnie dwie, czy tylko jedną. Bardziej bym chciał grać chyba na PC-cie, ale inna ważna informacja jest taka, że pierwszy raz w historii konsol i PC-tów będzie można grać w tę grę między PC-tem a konsolą. Serio. I to jest niesamowita informacja. Nie wiem, jak to będzie się odbywało, nie wiem, jak to będzie zrobione i rozwiązane. Tak czy inaczej, jest to fajna informacja. A bardzo dziękuję Wam za dużą aktywność pod ostatnim odcinkiem, gdzie jeździłem Chevy GT500 z 2013 roku. Taktyczny Baron napisał odnośnie klatki w samochodach. Po co są one montowane? No, w samochodach montowane są po to, klatki bezpieczeństwa oczywiście, są montowane po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, czyli że w przypadku dachowania, żeby dach nam się tak łatwo nie zgniótł i ogólnie, żeby chronić kierowcę przed jakimiś tam stłuczeniami, jeśli samochód mocno w coś uderzy, prawda? Czyli takie klatki instaluje się w samochodach, które posiadają spore osiągi. Taktyczny Baron powiedział, dobrze czytałem? Taktyczny, dobrze, powiedział, że w Forzie, jeśli chodzi o Forzę, no to tutaj warto instalować tą klatkę, bo zwiększa się sztywność samochodu, ale zwiększa się, jeśli chodzi o odczucia z jazdy, no przecież tutaj nie mamy kolizji, zniszczeń, ani nie interesuje nas to, co się dzieje z kierowcą, podczas gdy uderzamy ścianę z prędkością 400 km na godzinę. Absolutnie nas to nie interesuje, bo nic tutaj się nie stanie złego. Samochód nawet się nie zarysuje, ja sobie wyłączyłem całkowicie uszkodzenia, bo lubię, jak mój samochodzik jest cały czas piękny i czyściutki. Więc po co jest właściwie ta klatka bezpieczeństwa? Ja tak zachodziłem w głowę w poprzednim odcinku i właśnie taktyczny Baron, chyba jakiś koneser, chyba jakiś wielki fan Forzy Horizon, powiedział, że w tej grze troszeczkę zwiększa to responsywność samochodu, czyli po prostu samochód lepiej skręca, lepiej się prowadzi ponoć. Waga się samochodu też zwiększa. Po prostu klatka bezpieczeństwa zwiększa sztywność ram, więc wszystko się tak strasznie nie gnie. I tak sobie pewnie każdy z Was myśli, ale jak to, kurczę, jak to samochód się gnie w ogóle podczas przyspieszania? Jak to jest? Słuchajcie, oczywiście, że się gnie. Tak samo jak na przykład jedziesz sobie, porównam tutaj do roweru, ja strasznie lubię porównywać jazdy samochodem do jazdy na rowerze, dlatego że wbrew pozorom ma to ze sobą sporo wspólnego. Posłuchajcie, jeśli chodzi o rower, to podczas gdy skręcacie kierownicą na lewo i na prawo, albo gdy kręcicie pedałami, po prostu gdy kręcicie, pedałujecie potocznie mówiąc, wszystko, cała rama się delikatnie wygina, ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Dopiero gdy na przykład przyczepicie sobie kamerę do końca ramy, jakąkolwiek sportową, do końca ramy na przykład przy przerzutce i skierujecie ją w przód,
to zobaczycie, że ta rama delikatnie się odchyla, podczas gdy jedziecie dość raptownie. I podobnie jest w samochodzie. Oczywiście tutaj te wygięcia, zgięcia wyglądają troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej jest to absorbowane. Ja nie mam dokładnej informacji ani wiedzy na ten temat, aby wam to przekazać jakoś naukowo, ale jestem pewny, że takie rzeczy się tutaj zdarzają. Że to po prostu się wszystko wygina, że to wszystko tutaj pracuje. I chciałbym sprawdzić, czy usztywnienie podwozia i klatki bezpieczeństwa. Tutaj nie mamy typowej klatki bezpieczeństwa. Natomiast mamy usztywnienie, więc to powinno nam usztywnić trochę samochód. Instalacja elementów usztywnienia podwozia, na przykład prętów usztywniających nadwozie, stabilizatora ramy pomocniczej zawieszenia, a także pełnych klatek bezpieczeństwa wzmacnia szczególną sztywność, ogólną sztywność samochodu i redukuje podatność podwozia na zgniecenia. Pozwala także na pracę zawieszenia z maksymalną skutecznością. Co oznacza ta maksymalna skuteczność? Czy ja bym był w stanie wyczuć jakieś różnice, grając sobie na padzie jak teraz? Czy jestem w stanie wyczuć te różnice, instalując sobie klatkę? No jest klatka jednak, no to co to? Jest sobie klatka. No i tak, zwiększa się masa na pewno samochodu. Popatrzcie, i zmniejszają się troszeczkę osiągi, takie jak przyspieszenie. Prowadzenie się polepsza, ale nieznacznie. No i hamowanie też się ponoć polepsza. Samochód jest ogólnie bardziej sztywny. Ciekawe, czy ja jestem w stanie to wyczuć. Troszeczkę sobie tym Ferrari pojeździłem, bo tak sobie wybrałem, ostatnio kupiłem sobie Ferrari. Ono nie było jakieś super drogie. Zostało mi jeszcze dużo kasy na jakiś inny super samochód. Tak czy inaczej, sprawdźmy to. Samochód prowadził mi się, no teraz kurczę będę miał takie słabe porównanie, bo jeździłem na deszczu i teraz już nie pada deszcz, więc pewnie powiem zaraz, że wow, jak super się prowadzi, zupełnie inaczej, wow. Ciężko mi będzie powiedzieć teraz tak obiektywnie, czy rzeczywiście coś się w tej grze zmieniło. Ten samochodzik troszeczkę driftował. Wiem, że podczas takich mocnych skrętów jest troszeczkę przy tym skręcaniu taki ospały był. I też miał zdolność do tego, by driftować. Rama cały samochód powinien być sztywniejszy, więc jego responsywność ogólnie na skręt powinna być lepsza. Droga hamowania powinna być ponoć nieco krótsza. Ogólnie samochód powinien się fajniej zachowywać. Jednocześnie może być troszeczkę cięższy, ale wagę zawsze możemy sobie zredukować. Moi drodzy, moje Ferrari Berlinetta znajduje się w klasie S1. My tu już dużo z tymi osiągami nie zmienimy. To jest super samochód i naprawdę jest mega szybki i jest piękny. Jest naprawdę piękny. Wiecie co, ja nigdy nie zwróciłem uwagi na to w tym samochodzie. Nigdy jakoś się nie przyglądałem modelom Ferrari, ani nie jestem ich specjalnym znawcą. Jeśli można powiedzieć, że jestem znawcą jakiejkolwiek marki, tak nie jestem specjalnie obeznany z Ferrari. Ferrari zawsze mi się kojarzy z takimi samochodami, które mają oryginalny wygląd, tego nie można im odmówić tym samochodom, które mają oryginalny wygląd i które mają piękny wygląd. Naprawdę to są piękne samochody, moim zdaniem. Bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o model Berlinetty, nigdy nie zwracałem uwagi, ale spójrzcie na maskę. Na masę mamy takie specjalne wyżłobienia i zobaczcie, że elementy karoserii w pewnym momencie się ze sobą... Jest taki prześwit po prostu, jak... Nie wiem, do czego to jest. Prawdopodobnie do jakiegoś lepszego, bardziej bajeranckiego obiegu powietrza. No ale to też są jakieś tam spoilery. One też coś tam robią w tym samochodzie. Mają jakąś funkcję na pewno. Fajnie by było, jakby te spoilery się tak wysuwały w momencie, kiedy byśmy sobie skręcali. Ciekawe, czy by to jakoś wpłynęło na ogólne prowadzenie samochodu. Takie ruchome elementy karoserii, jak w przypadku Pagani Huayra, prawda? Nie jestem pewny, czy Ferrari by się zgodziło, aby coś takiego zainstalować, ale... no, wiecie.
technologia idzie do przodu i prawdopodobnie różne tam smaczki projektanci tych samochodów będą po prostu instalować tych samochodów, aby zadowolić swoich najbardziej bogatych klientów. Sprawdźmy, ile na godzinę poleci teraz ten samochód. Muszę przyznać, że specjalnie wysokiej prędkości maksymalnej tutaj nie mamy. Zobaczcie, że po zainstalowaniu klatki rzeczywiście ta klatka bezpieczeństwa tutaj jest. I to jest fajne, no nie? Że coś tam zainstalowaliśmy i że to rzeczywiście jest, bo czasami w niektórych grach zainstalujesz coś i w ogóle nie widzisz jakichkolwiek zmian. Natomiast tutaj to jest rzeczywiście widoczne i ta klatka wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie w tym samochodzie. Chociaż oczywiście, jeśli ktoś chciałby samochód w takiej czystej postaci, taki Ferrari Berlinetta, pojeździć sobie takim Ferrari Berlinetta w czystej postaci, no to na pewno by taką klatkę od razu wywalił. Myślę, że moglibyśmy jeszcze troszeczkę odciążyć ten samochód i spróbować się pobawić się troszeczkę może zawieszeniem. Chodzi mi o dostosowanie, dlatego że mam wrażenie, że ten samochodzik troszeczkę za bardzo jest ospały podczas skręcania i jest podsterowny, dobrze powiedziałem. Jest podsterowny, naprawdę. Samochód z napędem na tył jest mega, mega podsterowny i to tak nie powinno być moim zdaniem w tym autku. Trzeba będzie to zmienić, naprawić. Tak, wracając jeszcze do komentarzy, tutaj ktoś napisał: gruby patriota. Samochód w rzeczywistości jest prawdziwy. Tutaj odniesienie do mojego komentarza z filmu. Na konsolach gra się w 25-30 klatkach. To rzeczywiście jest prawda. W Forzie Motorsport 6 na Xboxie 360, na Xboxie One, sorry, nie 360. Na Xboxie One można grać w 60 FPS-ach. Ale widzieliście chociażby mój filmik z Forzy Motorsport Apex, jak ta gra wygląda na PC-cie. Można grać w 60 FPS-ów, ale ten świat jest ubogi. On ma tam... ogólnie te trasy są tam małe, po prostu małe są, no. A tutaj mamy olbrzymi świat w Forzie Horizon 2. Mamy olbrzymi świat, który możemy zwiedzać, dlatego mamy te 30 FPS-ów. Ale wiecie co? Powiem wam naprawdę. W tej grze jest tak wspaniały efekt prędkości, tak wspaniale się gra w tą Forzę, że mi to w ogóle nie przeszkadza, że tu jest 30 FPS-ów. Ale wiecie co? Jeśli na przykład przesiądę się z jakiejś gry PC-towej, gdzie na przykład wyścigowej, nie wiem, z Need for Speed 2015 albo z Need for Speed Most Wanted 2012, jeśli przesiądę się z tych gier, a tam miałem 60 FPS-ów i przesiądę się do Forzy Horizon 2, to rzeczywiście widać takie jakby spowolnione tempo. Ale nasze oczy potrafią się do wszystkiego przyzwyczaić i po, nie wiem, 5 minutach grania, nawet krócej, już jesteśmy w stanie się normalnie bawić i nie ma z tym żadnego problemu, także... ta ilość FPS-ów to jest taka rzecz umowna, no. Nie wiem, to tak jak oglądanie filmików na YouTubie. Chwilę tam popatrzysz sobie na film 60 FPS-owy, wrócisz do takiego z 30 FPS-ami i twoje oczy się właściwie bardzo szybko przystosowują. Nie ma jakby to większego znaczenia, w ilu FPS-ach jest ten filmik. No dobra, zagadałem się troszeczkę, jest mega dużo tematów do obgadania i w ogóle na temat samochodów. Ale nie tylko, bo jeszcze chcę wrócić do tego tematu, dlaczego rowery są, jazda rowerem jest podobna do jazdy samochodem. Osoby, które wiedzą, ja jestem takim maniakiem, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, to jest sport, który uprawiam sobie praktycznie na co dzień, chociaż w tym tygodniu mało jeździłem, dlatego że miałem trochę kontuzję kolana i musiałem się zregenerować. No, ale ogólnie jestem takim maniakiem i mogę troszeczkę takie abstrakcyjne porównania wystosowywać, jak na przykład porównywać jazdę samochodem do jazdy rowerem. Ale jest w tym trochę myślę, prawdy. Jest w tym trochę prawdy, że jazda na rowerze jest podobna. Dobrze, jedziemy sobie. O Jezus, patrzcie, jak gra nam wyznaczyła dziwny tor jazdy. Mamy jechać przez całe miasto i robić jakieś tam slalomki, a kluczyć po tych drogach. Dajcie spokój, jedziemy normalnie. Miałem tutaj jeszcze coś zainstalować w tym samochodziku, ale to jak dojedziemy sobie już tam na miejsce,
zawodów, bo oczywiście jedziemy sobie na zawody. Myślę, że w następnym odcinku porobimy sobie jakieś tam multiplayer i pogramy z innymi graczami, jakimś tam samochodem, który już sobie wcześniej streamingowałem na odcinkach. Słuchajcie, dlaczego jazda samochodem jest podobna do jazdy na rowerze? Przede wszystkim zmiana biegu. Ja na przykład, gdy jadę rowerem, kiedyś ogólnie, to zmieniałem biegi na rowerze bez tak zwanego sprzęgła. Czyli na maksymalnym obciążeniu dociskałem pedał i zmieniałem bieg, łańcuch trzaskał, przeskakiwał przez zębatki z wielkim trudem, coś tam się działo złego i ten napęd bardzo mi się szybko psuł, bo po prostu nie umiałem jeździć, byłem mały. Dostałem rower jak na komunię i się tak bawiłem. Ja się zastanawiałem, nowy rower, czemu się nim tak dziwnie jeździ, czemu on nie działa tak dobrze. I dopiero po jakimś tam czasie ktoś mnie nauczył dobrze zmieniać te przerzutki w rowerze i okazuje się, że w rowerze zmienia się przerzutki w sposób taki, że zaraz przed zmianą biegu na wyższy, jakikolwiek zresztą bieg, musimy tak mocniej nacisnąć pedał i troszeczkę zwolnić, czyli w tym momencie wrzucamy tak zwane sprzęgło, aby tylko lekko obracać korbą, żeby nam się ten łańcuch z tyłu nawinął na wyższą albo niższą zębatkę, zależy jaki tam bieg sobie wrzucamy. I z samochodem jest podobnie. No jeśli, chcesz mu na hama wbić bieg, a o tym też zaraz coś ciekawego powiem, jeśli chcesz mu na hama wbić bieg z gazem do maksa, no to zacznij coś harczeć, zacznij coś się dziać z tym samochodem i możesz nawet tego biegu nie wbić. I tak podobnie jest w rowerze. I to jest bardzo, 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 bardzo podobna sprawa. Ja na przykład swoją kondycję, swoje zmęczenie porównuję też do jazdy samochodem. Na przykład, gdy na przykład chciałbym wystartować moim samochodem z szóstki, oczywiście samochód by wystartował, ale przy tym zużyłyby się bardziej te wszystkie części, zębatki, bo obciążenie by było okropne w tym aucie. Może by zużył więcej paliwa i po prostu też gorzej by ruszał. I zobaczcie, że analogicznie jest w przypadku roweru. Z tym, że na rowerze my jakby budujemy swoje mięśnie, prawda? Bo im mamy większe obciążenie, tym te mięśnie się jakby rozrastają bardziej, więc mamy taką siłownię na rowerze. A w samochodzie jest po prostu tak, że te części się zużywają, no bo samochód nie jest żywym organizmem i on się po prostu psuje, krótko mówiąc. Jemu muskuły nie rosną, on zużywa więcej paliwa, jemu się te zębatki bardziej ścierają i tak dalej, no można tutaj troić tych analogizmów i dwoić, tworzyć i tak dalej. Słuchajcie, i moim zdaniem właśnie chociażby ta zmiana biegów jest bardzo podobną sprawą. To jak obciążamy samochód i to jak obciążamy swoje ciało podczas jazdy na rowerze, to jest bardzo analogiczne. Ja się nad tym zastanawiałem często właśnie jak jeździłem rowerem i rzeczywiście, rzeczywiście jest to coś podobnego. Nie wiem czy macie podobne zdanie czy też nie, to jest moje zdanie, nie musicie się z tym zgadzać. Możecie myśleć inaczej, ale ja tak myślę, że jest w tym pewien taki anagonizm. Słuchajcie, bierzemy sobie Ferrari, zajedziemy do garażu i zobaczymy co się da z tym zrobić. Samochód i tak jeździ już obłędnie, to jest samochód marzenie, to nie może jeździć wolno, jest poza tym piękny, bardzo mi się podoba. A chciałbym go, w sumie nie widziałem chyba jeszcze Ferrari Barinet, a nie, widziałem chyba na Motor Show w Poznaniu rok temu. Chyba. Tak mi się, what the fuck? Blower EXRS. The fuck? Czy to jest samochód z dodatku? Ja muszę sprawdzić, że to jest samochód z dodatku. Wygrałem mega furę. To jest samochód offroadowy. Jeszcze takiego chyba nie miałem w tej grze. Jestem ciekawy, jak to śmiga. Ach,
Dobra, filtrujemy może, weźmy sobie Modern Offroad, coś tak Extreme Offroad, to chyba będzie to. No właśnie, nie wiem, czy on jest z dodatku. Chyba nie jest, bo tutaj takich samochodów z dodatku nie losuje. Local Motors. A, miałem odcinek z tym samochodem. Chyba. Patrzcie na tego gnoja. No, to są samochody z dodatku. Ale wylosowałem tego. A, fajna sprawa. Super. Cieszę się bardzo. No, ale dzisiaj jeździmy Ferrari. To autko jest szybkie, ale trzeba sprawić, żeby miało troszeczkę... Trakcja jest też niezła. Trzeba sprawić, żeby troszeczkę lepiej się prowadziło. Tu myślę, że tak mocy nie potrzebujemy za bardzo. Więcej. Spróbujmy pobawić się tym zawieszeniem, oponami. Jakieś lepsze oponki może dajmy. Szerszych kapci raczej bym tu nie dawał. Dobra, na razie z tym odciążeniem to nie wariujmy. Popatrzmy, a moment, jeszcze tutaj zobaczę coś. Dyferencjał, tu w sumie, ach, nie będzie ten standardowy, olać to. Wagę troszeczkę zmniejszymy. Skrzynia biegów. Możemy zainstalować. Sprzęgło. No, też możemy zainstalować lepsze. Dobrze. Opony. Co my tu możemy zrobić? Oh, shit. No to już nie przelewki. Dajmy z tyłu trochę szersze kapcie. Z przodu niekoniecznie. Możemy trochę rozmiar felg zmienić. I ogólnie felgi dać nieco lżejsze. Może to polepszy nam troszeczkę jazdę tym autem. Te felgi Ferrari są piękne i to jest właściwie grzech je zmieniać. Ale no coś... tu mamy całkiem fajne felgi. Myślę, że będą pasowały do Ferrari. Możemy zwiększyć także ich rozmiar chyba. Tak, można zwiększyć rozmiar, ale wtedy chyba zwiększa się też masa. Więc nie zwiększamy rozmiaru felg. Jeszcze zobaczmy o spoilerowanie, jak to tu wygląda. Tu chyba nie będziemy mogli wprowadzić większych zmian. Jestem zaskoczony, że w ogóle mamy takie dodatkowe lotki z boku, że Ferrari się na to zgodziło. Wow! Jestem w szoku. O! Baterie mi się wyczerpują. Cholera, może jeszcze starczy na ten odcinek. Zobaczmy z tyłu. No i z tyłu możemy mieć jeszcze taki spoiler. Prędkość nam spadnie. Ja bym się ograniczył jednak do tego docisku tylko z przodu. Bo ten kształt samochodu jest zbyt piękny, żeby psuć go jakimś spoilerem brzydkim. Zobaczmy jeszcze odciążenie. Tutaj zwiększymy trochę staty. No i możemy podkręcić właśnie kosmetycznie tylko jakiegoś powera. O! Coś tutaj możemy jeszcze dodać. Fajnie. Okej. Okay. I tu już chyba, no, będzie S2. W S2 nie chcę wpuszczać ten samochód, absolutnie, tego samochodu. O, jak to zrobić teraz ładnie? Tak, chcę mieć zawsze ten stat 900. Nie wiem czemu, no, przecież to nie ma większego aż tak znaczenia. Ale no, ja jestem uparty lucek. Na stacji benzynowej też zawsze tankuję do 100 równo, albo 99. Muszę już, no, upadło mi na głowę, sorry. Znajdę odpowiednią konfigurację i tyle. Ech. Oponek już raczej nie zainstalujemy. Możemy jeszcze to wywalić i zainstalować. To nie. Tutaj chyba. O, proszę! Jest odpowiednia konfiguracja. Jest równo 900. O to mi chodziło. Super. Moment, czy my mamy tutaj stabilizatory zainstalowane? Żebyśmy mogli... A, shit, jeszcze zawieszenie. Zapomniałem o sportowym zawieszeniu. I tu już mamy S2. Co nam prowadzenie się polepszy? No właśnie, a nam zależało na prowadzeniu mocno. Więc trzeba niestety tutaj te staty trochę pogorszyć. Myk. I... Uwaga. I jeszcze nie. I uwaga. O, idealnie. Świetnie. No to mamy załatwione.
Teraz chodźmy pojeździć tym autkiem, zobaczyć, co trzeba z nim zrobić i czy w ogóle coś trzeba. Także tak, mamy z tyłu troszeczkę szersze opony. Samochód jest odciążony, jest lżejszy, więc powinien też być bardziej skrętny, responsywny. Mamy z przodu spoiler regulowany, więc ewentualnie możemy z przodu docisk troszeczkę regulować. To nie jest dosyć, nie jest za bardzo wskazane, bo jeśli będę miał przód bardzo dociążony, no to przy wyższych prędkościach ten tył zacznie mi latać. Tego bym nie chciał. Sprawdźmy tutaj na zakręcie, mamy zakręt 90 stopni, skrzyżowanie, czy uda mi się dohamować ładnie. Jak nie, jeśli chodzi o startowanie z zakrętu, nawet przy maksymalnie skręconych kołach i gazie do końca, ładnie się ten samochodzik zachował. Nie było żadnego problemu, sprawdźmy zakręt. Dalej wykazuje lekką podsterowność. Myślę, że to jest na plus, dlatego że auto utrzymuje się na drodze. Nie mam większego problemu ze sterowaniem. Dobra, tutaj przesadziłem, to była moja wina, że tak poleciałem, ale myślę, że jestem gotowy już na pierwszy wyścig. Jeśli będzie coś nie tak, zawsze możemy wrócić do salonu tuningowego, przerobić to auto zupełnie pod innym kątem, na przykład dodać moc, jak w poprzednim odcinku. Brakowało mi mocy moim Chevy GT500 i wywaliłem wszystkie rzeczy odpowiedzialne za prowadzenie, wpieprzyłem tam maksymalne osiągi, jakie mogłem zrobić w tej klasie i auto dosłownie zaczęło latać. To było super i wygrałem całe mistrzostwa. Z małą przewagą, co prawda, bo tylko jednym punktem wygrałem z liderem, ale wygrałem i to się liczy. Nieważne, czy o centymetr, czy o metr, czy kilometr, ważne, że się wygrało. Tam miałem jakieś zdjęcie do zrobienia, ale olać to. Jedziemy na mistrzostwa i załatwmy wszystkich. Ciekawe, jaką pulę wyścigów będziemy mieli dzisiaj. Wow! Jak wam się podobał ten driftik? Wow, 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 wow! Proszę bardzo. Odzyskana kontrola. Musiałem trochę gazu puścić, bo już mnie za bardzo zarzucało. Okej. No i mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział w tych zawodach. Jeszcze tam muszę dojechać. O, rany. Dobrze, ja bym wziął gdzieś tutaj w pobliżu. No może chyba to będzie San Giovanni. Tu chyba nie byłem dawno. Mistrz podjął decyzję. Lecimy do San Martin. Obecny samochód i lecimy. Biorę moje Ferrari, jeszcze w tej klasie mam Mercedesa SL63 AMG i SLR-ka. SLR-kiem też już jeździłem, w sumie nawet nie pamiętam tego odcinku. Czy odcinka, gdzie jeździłem tym SLR-kiem. Pamiętam tylko, że był ten taki moment, kiedy się wsłuchiwałem w jego ryk silnika i nie był ten ryk silnika taki imponujący jak ryk silnika Mercedesa C63. Możecie też sobie zobaczyć odcinek właśnie z Forzy, jak jeździłem tym samochodem i ten samochód brzmi obłędnie. On się dosłownie wydziera. Ale Ferrari mi się teraz po tym dostosowaniu takim delikatnym jeździ całkiem w porządku. Mamy niecałe 5 km do celu, także dojedziemy sobie tam spokojnie. Ten samochód jest szybki, naprawdę. Tak widzieliśmy na statystyce, że tak pod koniec jakby traci moc, pod koniec już obrotów, kiedy zmienia się, powinno się zmieniać bieg. Nie wiem, jak to się ma do rzeczywistej jazdy i nie będę tutaj polemizował. To możecie mi napisać w komentarzach, których zresztą pod serią Sforzy jest zawsze bardzo, bardzo dużo. I cieszę się, bo mogę sobie poczytać. Ja tak nie zawsze odpowiadam na te wszystkie komentarze, bo ich jest multum. I też czasami nie wiem, co odpowiedzieć, no nie? Jeśli to jest jakieś pytanie odnośnie gry czy coś, to przeważnie odpowiem. Ale jeśli ktoś napisze jakąś taką długą opinię, no to ja mogę tylko napisać aha, no nie? Jak na przykład parę tutaj osób napisało. Napiszę aha i po prostu okej. Najlepsze pytania to są takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Ale no takich pytań jest mało, dużo jest komentarzy, na które ciężko w ogóle odpowiedzieć.
Ale nie obawiajcie się, naprawdę te komentarze czytam. I jeśli ktoś z was wyraża jakąś ciekawą opinię lub pisze ciekawe rzeczy na temat gry, no to będą się one zawierały w następnym odcinku. Po prostu to jest też dla mnie pomysł na jakiś odcinek albo żeby poruszyć jakiś temat i wyrazić po prostu swoje myśli. A, jeszcze wam miałem powiedzieć przy okazji, jak opowiadałem o tej zmianie biegów w rowerze, w samochodzie, to przyszła mi do głowy taka jedna myśl odnośnie bezsprzęgłowego zmieniania biegów. I nie mówię tutaj bynajmniej o zmianie biegów w takich nowoczesnych motocyklach, gdzie zapłon jest na ułamki sekund odcinany, żeby bieg sobie mógł idealnie wbić bez sprzęgła. Mówię tu o takim wrzucaniu biegu na chama. I tutaj dwie takie sytuacje, które chciałem wam opowiedzieć. Pewnie już to wiesz. Wybierz imprezę i zaczynamy mistrzostwa. Tak, wybierz imprezę, zaczynamy mistrzostwa. Dziękuję, musiałem udać mu dokończyć, bo by mnie zagłuszał chyba. Dwie takie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jak jeździłem do szkoły, często przewoźnik, którym jeździłem, przewoźnik, który miał firmę i który miał autobusy dość stare, którym jeździłem, te autobusy były kiepskiej jakości, żeby nie powiedzieć do dupy, żeby nie powiedzieć stare, żeby nie powiedzieć gruchoty. Słuchajcie, pewnego razu jadę tym najgorszym takim gruchotem. Ops, to było dziwne. Takim najgorszym gruchotem z gruchotów jechałem sobie i mega ciasno, śmierdzi, jak to w starych autobusach. Nie wiem, czemu nie mogłem tego przeskoczyć, przecież tutaj nic nie ma, po prostu polana, mogę sobie tu wylądować. No. Ech, czasami ta Forza też potrafi zirytować. Gościu automatycznie miał rozwalone sprzęgło w tym samochodzie. I żeby zatrzymać samochód w ogóle, no to musiał go wyłączać. Czyli jak dojeżdża do przystanku, wyłączał silnik, zatrzymywał się na hamulcu ręcznym. Nożny chyba nie za bardzo działa, jak w ogóle nie działa, jak mamy... Znaczy bardzo słabo działa, trzeba go mocno naciskać, żeby zadziałał, gdy mamy wyłączony silnik, no bo przecież jest specjalna pompa od płynu hamulcowego, więc jak ona nie jest zasilana po prostu samochodem, silnikiem, no to musimy wytworzyć jakieś ciśnienie w układzie hamulcowym naszymi nogami, prawda? Moment, muszę się tu skupić, ładnie przejechać. Ups. Ej, idzie bardzo ładnie. Ja się tak obawiałem, że ten samochód będzie miał za słabe przyspieszenie, ale jest naprawdę w porządku. Dobra, i wracając do tej sytuacji, no to gościu musiał właśnie wyłączać samochód i podczas gdy chciał ruszyć, no to musiał włączać autobus na biegu. I wiecie, jak to wyglądało, domyślacie się pewnie, że włączał, przekręcał kluczyk i no nie. I jak już udało mu się odpalić, nie wiem jakim cudem, ale udało mu się odpalić ten autobus i on tak na jedynce się powoli toczył, no to oczywiście zaczęła się zmiana biegów. A że był to stary dziadek i jakoś niespecjalnie mu chyba zależało na tym, aby dobrać odpowiednie obroty, żeby mniej więcej wyrównać obroty silnika z nowym, zrzucaniem nowego biegu, powiedzmy dwójki, tak? Ojojoj. Rozładował mi się kontroler. Dammit. Spokojnie, mam drugie baterie, zaraz wracam. Okej, już mam nowe bateryjki. Trzeba je tylko odpowiednio zamontować i możemy jechać dalej, więc jak to było, no. Po prostu ruszał i miał wielkie problemy ze zmianą biegów. Te obroty oczywiście nie były zgrane odpowiednio z obrotami silnika. Oj, kiepsko było. A wiecie, jak to w autobusach, ta jedynka jest bardzo, bardzo krótka. W ogóle w samochodach ciężarowych jedynka jest bardzo krótka. Więc no ciężko mu było, bardzo ciężko. No działa. I za każdym razem, kiedy starał się wbić ten bieg, to tak go na chama pchał i w ogóle z całej siły, no nie? I wiecie co? Ja też miałem kiedyś taką sytuację i to w moim Volvo, bo kiedyś miałem Volkswagena Passata z 92 albo pierwszego, drugiego chyba roku. No to tam już te
w ogóle ta zmiana biegów tam chodziła cudownie, bo to było tak wyrobione, że te biegi praktycznie same tam wchodziły. Ale wiecie co, ogólnie w Passatach ta skrzynia biegów w porównaniu do tego, co ja mam w Volvo, chodziła bardzo, bardzo leciutko. Nie wiem za sprawą czego, ale inna sprawa jest taka, że no moje Volvo jest samochodem troszeczkę innej klasy, bo to jest kompakt, a te samochody, już nie wiem jakie są klasy samochody właśnie typu Passaty, ale są większe i są troszeczkę chyba lepiej wyposażone, ale to nieważne. Słuchajcie, i właśnie wyjeżdżałem moim Volvo z skrzyżowania i jest taki dosyć długi zakręt, no i troszeczkę dłużej potrzymałem z jedynkę, bo tam musiałem jeszcze kogoś przepuścić na pasach. Jestem sobie na zakręcie, jakiś byłem zamyślony, zapierniczony mułem, nie wiem czym, ale autentycznie jechałem sobie na jedynce i jakimś cudem stało się tak, że nie nacisnąłem sprzęgła podczas zmiany biegów. I wiecie co? Stało się dosłownie tak jak w tych motocyklach, gdzie jest odcinany zapon podczas zmiany biegów. Po prostu nie było żadnego szarpnięcia, nie było nic. Chyba jakimś cudem, jakimś zbiegiem okoliczności, nie wiem czym, trafiłem w idealne obroty i nie bez sprzęgła udało mi się wrzucić bieg. To było dziwne i aż jak to zrobiłem zupełnie nieświadomie, to sam się zastanowiłem, kurde, jak do tego doszło? I przez całą drogę jechałem jakieś, nie wiem, 50 km, zastanawiałem się, jak to możliwe. Moja noga sobie po prostu stała, ta lewa, a prawa leciutko na gazie, prawda, podczas zmiany biegów. I wrzuciłem idealnie dwójkę, więc to jest ta druga sytuacja, o której chciałem wam opowiedzieć. Zupełnie porąbana sprawa. No przeważnie, przecież jestem też, byłem też kiedyś młodym kierowcą i wiem, że każdy młody kierowca ma problem ze zmianą biegów. No i nieraz po prostu albo nie wcisnąłem sprzęgła do końca, albo puściłem je za wcześnie, albo szarpnęło, albo coś zgrzytało. I to jest normalne, a tym razem autentycznie nic nie zgrzytało. Nie wiem, co mi się stało, byłem strasznie zamyślony i więcej mi się ogólnie coś takiego nie zdarzyło, żebym podczas, w tym samochodzie oczywiście, żebym podczas biegów nie wcisnął, podczas zmiany biegów nie wcisnął sprzęgła. Dziwna sprawa. Jeśli mieliście takie jakieś dziwne sytuacje z samochodami, to oczywiście piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co wy tam sobie mieliście, jakie dziwne zdarzenia. Oczywiście te osoby, które prowadziły, albo te osoby, które widziały swojego tatę podczas jakiejś dziwnej sytuacji na drodze. No. Ogólnie też miałem taką sytuację z takich mało przyjemnych, jeśli chodzi, to akurat nie ja wtedy prowadziłem samochód, byłem wtedy taki mniejszy, mój dziadek prowadził samochód, starego Passata z... o Jezus Maria. Jaki to był rocznik? No to był jeszcze ten kwadratowy taki. Ale nie wiem, który to był rocznik dokładnie. Nie chcę tutaj też źle powiedzieć. Ale to nie ma dużego znaczenia. Na pewno osoby, które znają się troszeczkę na samochodach, wiedzą, jaki to jest mniej więcej model. Tak czy inaczej, był to kwadraciak. I była taka sytuacja, że podczas... Nie wyprzedzaliśmy. Jechał przed nami ciągnik. Dziadek był tam... Już miał jakąś tam prędkość, tak? Ja byłem wtedy mały, jechaliśmy chyba w 4 osoby. No to jechał ciągnik i musiał go po prostu wyminąć, bo puściły hamulce. No dziadek się tam za bardzo na samochodach nie znał, ani takiego pojęcia nie miał ogólnie. Typowo manualnych umiejętności nie miał, może jakiś tam i rozeznania w tych sprawach typowo majsterkowiczowych, ale to jest temat na inną rozmowę. A poza tym nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo to jest moja prywatna sprawa, o tym jaka jest moja rodzina i tak dalej. Słuchajcie, no i właśnie dziadek mówi, kurczę, linka pękła od hamulca. No przecież wiadomo, że w hamulcu nożnym mamy, w układzie tym hamulcowym mamy olej, a nie jakieś tam linki. Linka jest tylko w hamulcu ręcznym, w tym Passacie była. No i on po prostu zaczął tam hamować tym ręcznym, a to było tak, że jak wyminął właśnie ten ciągnik już bez hamulców, no to sprzeciwka jechał od razu samochód, więc było dosyć tak niebezpiecznie, ale to nie były jakieś tam zabójcze prędkości, to było tam raptem
może 70 na godzinę. I tak udało się ręcznym po prostu wyhamować, zjechać na pobocze i tyle. I żadnej tam filozofii nie było, ale takie sytuacje się zdarzają. I nie mówię o tym bez powodu, mówię o tym dlatego, że czasami jeżdżąc już ileś set albo ileś nawet tysięcy kilometrów swoim samochodem, obojętnie jaki to samochód by nie był i obojętnie jakbyście o niego nie dbali, jakbyście o niego, jakbyście w nim często części nie wymieniali czy w ogóle. Zawsze trzeba mieć ten dystans i wiedzieć, że jest się częścią maszyny, która może się popsuć w każdej chwili. Znaczy, może nie w każdej chwili, no jakieś tam zaufanie trzeba mieć, tak, jednak, bo no jednak jedziemy z tą prędkością tam 140-120 km na godzinę i no, raczej mamy nadzieję na to, że nic się nie popsuje, typu hamulce albo coś w tym rodzaju. O kurczę, muszę tutaj trochę przyspieszyć, bo dziady mnie już tu popchnęły na koniec wyścigu. Ale coś oni słabo jeżdżą dzisiaj, co? Zobaczcie. W ogóle jakoś tak, nie wiem, albo moje Ferrari jest takie dobre, nie mam pojęcia. Słabo jeżdżą, bo Ferrari nie jest aż takie super. Jeżdżą słabo. No, nigdy nie powinno mieć się takiego właśnie stuprocentowego, ja tak myślę, takiego stuprocentowego zaufania do samochodu. Zwłaszcza jeśli taki samochód dopiero się kupiło i był on używany. No, to wtedy szczególnie trzeba brać na poprawkę wiele rzeczy. Między innymi to, że na pewno będzie trzeba przy tym samochodzie coś porobić, aby go doprowadzić do ładu i składu, jak w przypadku mojego samochodu, którego też kupiłem używanego. I dopiero po jakimś tam czasie widzi się pewnie niedociągnięcie. Na przykład jak sobie go ostatnio czyściłem taką pastą specjalną do czyszczenia, no to wyszło, że w wielu miejscach był malowany taką specjalną kredką do ukrywania rys, bo są takie kredki i rzeczywiście rys albo takich kropeczek, jakichś odprysków od kamyczków z autostrady, tego rzeczywiście nie widać, no nie? No i właśnie po przejechaniu taką pastą to wszystko zdziera ona dosłownie te takie jakieś, no i też wiadomo, troszeczkę lakieru, jakąś tam warstwę lakieru też ta pasta wiadomo, że zdziera, ale zdarła też to wszystko, co było namalowane czy ukryte tym pisakiem. Dopiero teraz się widzi tak naprawdę, co się dostało, co się kupiło, no nie? To jest też tak zawsze. Ale też, jak się na przykład kupi nowy, w cudzysłowie, samochód z salonu, okazuje się, że on wcale nie jest taki nowy, bo przy transporcie też potrafi się gdzieś zarysować, albo ktoś tam nieumiejętnie przyczepił, czy zabezpieczył go podczas transportu. Różne rzeczy się zdarzają. Ja tak kiedyś sobie myślałem, jak szukałem samochodu, że ojej, chcę taki idealny samochód, który będzie świetny i kupię go używanego i musi być super. I tak patrzyłem na tych różnych aukcjach, że o, tutaj bezwypadkowy, tamten w ogóle z super wyposażeniem i tak dalej. No myślę, no super. Ale wiecie, jak bardzo zakłamany jest rynek samochodów. Nie wiem, czy wiecie, ale przestrzegam was przed tym, jak kiedyś będziecie kupować jakiś swój pierwszy, albo drugi, albo trzeci samochód. Zastanówcie się, czy nie lepiej naprawdę poszukać w okolicy jakiegoś zaufanego sprzedawcy, jakiegoś znajomego, który ma samochód, chce sobie kupić nowy i chce sobie sprzedać ten, który już ma. Czasami fakt, można kupić od jakiegoś dealera samochodowego nawet całkiem niezły samochód, ale trzeba do tego podchodzić zawsze ze świadomością, że jeśli ktoś sprzedaje samochód lub oddaje do dealera lub do skupu aut jakieś auto, znaczy, że ono nie jest dobre. Nikt nie oddaje dobrego samochodu do sprzedaży, nikt nie chce takiego samochodu sprzedać. Jedynie takie może powalone osoby jak ja chcą, aby produkty używane, sprzedawane przeze mnie były dobre. Ja na przykład, jeśli coś już tam gdzieś sprzedaję, no to chcę, aby te produkty nie były jakieś oszukane, czy jakieś sprzedane, jakieś nie że sprzedane, tylko jakieś uszkodzone czy coś, a jeśli już są uszkodzone, to o tym powiadomię kupującego przed kupnem. Mówię, znaczy robię tak z kilku powodów. Przede wszystkim nie chcę mieć żadnych problemów po sprzedaży, a po drugie,
nie chcę, by mi się coś takiego przytrafiło, bo ja ogólnie wierzę w karmę i wiem, że jak coś komuś złego uczynię, no to do mnie później wróci. Wolę, jeśli sprzedam komuś coś dobrze, po dobrej cenie, coś dobrego, żeby nie musiało mieć z tym później jakichś problemów, a ewentualnie jeśli ma problemy, zawsze może taki produkt do mnie zwrócić używany. No, ale wracając do samochodów, serio, no nikt nie sprzedaje dobrego auta i zawsze trzeba się liczyć i podchodzić do tych używanych aut z takim dystansem i świadomością, że no kurczę, kupuję samochód używany, nie mogę od niego wymagać, że on będzie w 100% dobry. Będzie trzeba w niego włożyć parę tysięcy na początek, żeby doprowadzić go do stanu takiego użytecznego. No trudno, no taka jest rzeczywistość. Nie da się tego uniknąć. Po prostu się nie da, no. Trzeba z tym dealać i już. Także nie zrażajcie się też specjalnie do tych samochodów używanych. No wiadomo, że na nasze warunki tutaj w Polsce każdy się decyduje na samochód używany, kupuje jakiś tam... Ja kupiłem sobie Volvo V50. Ten samochód mi wystarcza i w 100% spełnia moje potrzeby. Jest też bardzo ładny, bardzo fajnie wygląda. Zaprezentuję go wam w którymś tam vlogu, jak już go sobie doprowadzę do porządku. Teraz mam jeszcze kilka wymian, z innymi rozrząd, będzie trzeba przejrzeć turbosprężarkę, parę innych takich rzeczy, parę tysięcy pójdzie z portfela. No ale trzeba się z tym liczyć, no. Samochód w moich rękach przejechał już paręnaście tysięcy kilometrów. I nawet pomijając to, trzeba się liczyć, że kupując samochód, trzeba nad nim popracować, popieścić go, doprowadzić do porządku i dopiero wtedy zdobywać jakieś zaufanie do niego. Nie bać się, że się pojedzie 900 km, albo 1000, albo 2000 km gdzieś w daleką podróż i że on się gdzieś wysypie po drodze. No, myślę, że to jest bardzo ważne. Odpowiednie podejście do samochodów używanych. Nigdy nie kupi się samochodu w 100% sprawnego. Zawsze coś w nim będzie nie tak, bo on jest używany. I ja na przykład mam niby udokumentowany całkowity przebieg tego samochodu. Wszystko jest w nim niby sprawne. Wiadomo, że tam zużyte w jakimś większym czy mniejszym stopniu. Ale ja tak naprawdę nie wiem, czy on nie był bity. On nigdzie nie ma wykazane, że był bity mocno, czy tam potłuczony, czy miał jakiś wypadek. Te sprawy można bardzo dobrze zatuszować i tego nie widać na pierwszy rzut oka. To jest samochód używany, to jest samochód zagadka i tak będzie z każdym samochodem, który sobie będziecie kupować gdzieś tam w komisie, czy nie wiem, od znajomego, czy od kogokolwiek. Zawsze trzeba mieć tą świadomość, że ten samochód mógł być bity, że mógł mieć cofany licznik. No skąd ja mam wiedzieć, czy ktoś tego nie zrobił? Niby to jest udokumentowane, ale wszystko można sfałszować. No Boże, trudna sprawa, dajcie spokój. No, także na zdrowo do tych spraw podchodzić też nie można się tym specjalnie jakoś tam przejmować. Boże, to jest tylko przedmiot, no. nic nadzwyczajnego. Ja lubię samochody, lubię dbać o to, ale gdybym miał się tym tak jakoś strasznie przejmować i bić się w klatę, no jak to, mój samochód jest najlepszy, nigdy nie był bity. Nigdy nie był licznik cofany. Oj, 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 oj. Jak ty możesz tak mówić o moim aucie, że on jest niedobry? Nie, nie, nie. Wiem, że coś może nie grać. Wiem, że ktoś może przy nim kombinował, żeby tylko jak najdrożej sprzedać. Normalka, kurczę. Tak jak teraz na przykład kupiłem sobie rower szosowy i no napęd... Gości mówił, że o, napęd cały sezon wytrzyma, spokojnie. To nie ma problemu. Nie ma problemu, ale tu nie ma problemu. No, kości były naprawdę miłe i wiecie, rower przyszedł, kurczę, no patrzę, elegancki, no piękny, wyczyszczony, rama się błyszczy, cudo, no nie? No ale tak pojeździłem, no i tak po 80, po 100, może 20 km zaczął ten łańcuch przeskakiwać. Naciąganie linki, a ogólnie regulowanie tych przerzutek nic nie pomogło, więc dzisiaj sobie właśnie wymieniłem cały napęd, kasetę i łańcuch. Po prostu, nie? Trzeba na takie rzeczy być przygotowanym. Nigdy się nie kupi używanej rzeczy w 100% dobrej. Chociaż taką ma się nadzieję, no nie? Oj, tak trochę wyszło pouczająco, może smutno czy coś?
Czy nie, nie smutno. Nie chcę, żeby było tak smutno. Kończymy zawody, zobaczcie, znowu się zagadałem. Mi zawsze to chyba lepiej wychodzi, jak ja sobie gadam o różnych rzeczach i zawsze wygrywam bez problemu. A gdy skupiam się na grze, opowiadam coś tam o tym, jak jeżdżę, o jak mi poszło, no to jest trudno. Ale trzeba przyznać, że Ferrari po tym takim kosmetycznym, nie oszukujmy się, nic tutaj takiego większego nie zrobiliśmy, po tym takim kosmetycznym tuningu prowadzi się świetnie i naprawdę przyjemnie mi się nim jeździło. Jest to samochód, który w Forzie rzeczywiście mogę polecić i którym na pewno nikt z Was nie będzie miał problemu z wygrywaniem, chociażby w singlu. No i co? Kolejny odcinek dobiega końca. Mistrzostwa ukończone. Myślę, że w następnym odcinku, na następny odcinek specjalnie kupię sobie już Golda, żeby móc ścigać się online i polatamy sobie online, no bo to jest bardzo ciekawe, chyba najciekawsze, no bo tutaj ścigamy się z graczami, botami po prostu. Co jest też ciekawe i trudne. Jest taki poziom trudności, z którym nie można sobie poradzić bez jakichś nadzwyczajnych umiejętności nadludzkich. Także to też nie jest tak, że jest super łatwo, no ale wiadomo, że gra z inteligentnym przeciwnikiem to zawsze gra lepsza. Oj, ta Forza to jest super sprawa, no nie? Zobaczcie, jak ja swobodnie mogę sobie rozmawiać podczas gry, mnie w ogóle się nie stresuje, na spokojnie. Czuję się w niej po prostu świetnie. A Was zapraszam na kolejne świetne moje odcinki z Forzy Horizon. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa.